Guten Abend, liebe Geschwister. Dobry wieczór, drodzy bracia i siostry. Ich freue mich, dass wir auch heute Abend wieder miteinander die Gelegenheit haben, das Wort Gottes zu lesen und zu betrachten. Cieszę się, że dzisiaj wieczorem znowu mamy możliwość, by wspólnie, razem czytać Słowo Boże i się nim zajmować. Wir haben gestern und heute Abend das Thema Jesus Christus, Herr und Leben. Wczoraj i dzisiaj jako plan mieliśmy temat Jezus Chrystus, który zmienia serce i życie. Wir haben gestern Abend zwei Personen im Testament betrachtet. Wczoraj wieczorem mogliśmy zajmować się dwoma osobami z Nowego Testamentu. Und wir möchten auch heute Abend zwei Personen betrachten aus dem Alten Testament. I dzisiaj wieczorem też chcemy się zająć dwoma osobami, ale ze Starego Testamentu. Ale wcześniej chcemy się jeszcze wspólnie razem pomodlić. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że dzisiaj wieczorem razem możemy jeszcze raz czytać Słowo Boże. Es ist ein Vorrecht, dass du auch heute wieder zu uns sprechen möchtest. To jest nasz przywilej, że Ty i dzisiaj chcesz do nas przemawiać. Wir bitten dich, dass wir dein Wort nicht von Menschen, sondern von dir annehmen. Prosimy Cię, abyśmy to słowo nie odbierali od ludzi, ale od Ciebie. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, damit wir dein Wort aufnehmen können. Prosimy Cię, abyś Ty otwierał nasze serca, abyśmy byli w stanie przyjąć Twoje słowo. Und es ist auch unsere Bitte, dass es uns geht wie den Jüngern damals, als sie zu Thomas sagten, wir haben den Herrn gesehen. I prosimy Cię, byśmy mogli przeżywać podobną sytuację, jak wtedy uczniowie, gdy powiedzieli do Tomasza, widzieliśmy Pana. Ja, wir bitten dich, dass du unsere prosimy Cię, byś Ty otwierał nasze serca. Wir danken dir schon im Voraus für deinen Segen. I już z góry dziękujemy Ci za Twoje błogosławieństwo. Amen. Amen. Ich möchte gerne noch einmal wie gestern Abend zuerst erklären, was mit Veränderung gemeint ist. Chciałbym jeszcze raz, tak jak to wczoraj miało miejsce, wyjaśnić, o co chodzi w przemianie albo w zmianie. Mit Veränderung ist nicht eine äußerliche eine gesetzliche Anstrengung gemeint, dass wir uns äußerlich verändern. W tej przemianie, jeśli chodzi o Słowo Boże, to nie jest mowa o zewnętrznej zmianie. Es könnte sein, dass jemand denkt, ich sollte demütiger sein. Może tak być, że ktoś sobie pomyśli, mam być pokorny. Oder ich sollte nicht so aufbrausend sein. Albo nie mam być taki wybuchowy. Und am morgen möchte ich das versuchen. I jutro będę się starał takim być. Aber spätestens morgen Abend würden wir feststellen, dass wir es nicht schaffen, aus eigener Anstrengung. Ale najpóźniej jutro wieczorem stwierdzimy, że z własnego wysiłku nie jesteśmy w stanie tego celu osiągnąć. Gestern Abend anhand von 2. Korinther 3, Vers 18 gesehen. I wczoraj wieczorem z 2. Koryntian 3:18 widzieliśmy, dass es darum geht, dass wir innerlich in unseren Herzen verwandelt werden, damit dann äußerlich in unserem Leben eine Veränderung gesehen wird. Że wewnętrznie musimy być przemienieni po to, aby ta wewnętrzna przemiana mogła być widzialna w naszym życiu na zewnątrz. Das Ziel ist, dass wir in Herrn Jesus verwandelt werden. I naszym celem jest to, abyśmy byli przemieniani w obraz Pana Jezusa. Und das geschieht dadurch, dass wir die Herrlichkeit des Herrn im Himmel anschauen. I to dzieje się przez to, że będziemy oglądali chwałę Pana w niebie. Dadurch, dass wir das Wort Gottes lesen und in Gemeinschaft mit ihm leben im Gebet. I to się dzieje przez to, że czytamy Słowo Boże i żyjemy z Panem w tej społeczności w modlitwie. Und die Kraft
bekommen wir durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. I tą siłę do tego otrzymujemy przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. Also diese Veränderung findet nicht durch unsere Anstrengung statt, sondern es ist ein göttliches Werk in uns. To ta przemiana nie dzieje się z naszej ludzkiej mocy, ale jest to ta Boża przemiana w nas. Nun, heute Abend möchten wir beginnen mit einer Person aus dem Alten Testament, mit Asaf in Psalm 73. Dzisiaj wieczorem chcielibyśmy zacząć od jednej osoby ze Starego Testamentu i jest to Asaf. I przeczytamy Psalm 73. Und wir möchten lesen Psalm 73, Verse 1 bis 3. I przeczytamy z tego Psalmu 73 wiersze od 1 do 3. Psalm Asafowy. Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Kannst du noch einmal wiederholen? Also ich habe, es war eine Unterbrechung. In den Versen 4 bis 12 finden wir die Kennzeichen dieser Ungläubigen. W wierszach od 4 do 12 możemy znaleźć cechy charakterystyczne tych niewierzących. Da können wir weiterlesen in Vers 13 bis 17. I dalej przeczytamy wiersze od 13 do 17. Trzynasty wiersz. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem na co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to byłbym zdradził ród Twoich dzieci. Chciałem to tedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało, dopóki nie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. In den Versen 18 bis 20 finden wir das Ende der Gottlosen, nämlich das Gericht Gottes. W wierszach 18 do 20 czytamy o końcu bezbożnych, czyli sąd Boży. Und da können wir noch Verse 21 bis 28 lesen. I przeczytamy jeszcze wiersze od 21 do końca. Gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kłucie, byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierzę przed Tobą. Bo przecież jam zawsze z Tobą, Tyś ujął prawą rękę moją, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Asaf war ein Levit und stammte von dem Sohn Levi ab. Asaf był lewitą z pochodzenia, był synem Lewiego. War eine wichtige Person in der Zeit Davids. I był ważną osobistością w czasach Dawida. Er war ein Vorsänger, ein Anführer des Chors. On był tym zaczynającym w chórze. Er hat insgesamt 12 Psalmen gedichtet, geschrieben. W sumie on napisał 12 psalmów. Psalm 50 und Psalm 73 bis 83. Psalm 50 i od 73 do 83. Aber obwohl er eigentlich eine wichtige Persönlichkeit war im Volk Gottes, hat er in manchen Psalmen sein Herz geöffnet. Ale pomimo tego, że był, albo dlatego, że był ważną osobą w ludzie Bożym, to on też otworzył w psalmach swoje serce. Und er schreibt auch über Zeiten in seinem Leben, wo er nicht sehr geistlich war. I on też pisze o czasie w swoim życiu, które nie były takim duchowym czasem. Darüber spricht er hier in diesem Psalm in Vers 2. O tym właśnie pisze w naszym psalmie w drugim wierszu.
Er sagt, wenig fehlte, so wären meine Füße abgewichen, um nichts wären meine Schritte ausgeglitten. Omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje. Was war denn das Problem, dass er fast abgeglitten ist? Jaki był ten problem, że prawie się poślizgnął? Vers 3, er beneidete die Gottlosen, oder die. Trzeci wiersz. On zazdrościł zuchwałym. Er hat also sein Leben als Gläubiger verglichen mit dem Leben der Ungläubigen. Mianowicie on swoje życie jako wierzącego porównywał z tym życiem niewierzącego. Und er hat festgestellt, dass die Ungläubigen sorglos leben. I on stwierdził, że niewierzący żyją bezstresowo, bez trosk. Dass sie hochmütig sind und keine Qualen haben bei ihrem Tod. I że są, dass sie, noch einmal, dass sie. Dass sie hochmütig sind und keine Qualen haben in ihrem Tod. Że są pyszni i nie mają żadnych cierpień. Und sie leben ohne an eine Konsequenz des Gerichtes Gottes zu denken. I żyją, nie myśląc o żadnych konsekwencjach, jakie niesie ze sobą sąd Boży. Also er meint, die Ungläubigen hätten es viel besser als er. A więc on pomyślał sobie, że wierzący mają o wiele lepiej niż ja. Aber er stellt auch im Vergleich zu diesen Ungläubigen fest. Ale on też stwierdza w porównaniu do tych, do tego, czy do tych niewierzących, że in Vers 13 bis 14, wiersze 13 i 14, dass er findet als Bekehrter würde er er hätte sich vergeblich że on jako nawrócony tak jakby daremnie się nawrócił. Genau, vergebens habe ich mein Herz gereinigt und meine Hände in Unschuld gewaschen. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Also er empfindet, was es macht überhaupt keinen Sinn, dass Selbstgericht lebe. A więc on tak jakby mówi, czy to było, czy to nie ma sensu żyć bogobojnie? Und in Vers 14 sagt er, dass er Züchtigungen hat, die sonst die Ungläubigen nicht haben. I w 14 wierszu mówi, że on ma codziennie różne karności, przeżywa je, czego niewierzący nie mają, nie doświadczają. Also mit ganz denkt er, die Ungläubigen haben es gut und ich als Gläubiger habe es schlecht. Więc można by tak podsumować, niewierzącym powodzi się dobrze, a ja jako wierzący niestety mam gorzej. Und es mag sein, dass jemand hier ist, vielleicht auch von den jungen Geschwistern. I może tak się zdarzyć, że wśród naszych słuchaczy jest ktoś z młodych wierzących. Die denken, dass die ungläubigen Schulkollegen oder Arbeitskollegen es besser haben als du. Który sobie pomyśli, że moi koledzy w szkole albo też w pracy koledzy mają lepiej niż ja. Sie können tun und lassen, was sie wollen und ich darf so viele Dinge nicht als Christ. Oni mogą robić, co im się żywnie podoba, a ja jako chrześcijanin mam tyle ograniczeń. Es mag also sein, dass wir diese Gedanken, die Asaf hier äußert, auch kennen. Może być tak, że te myśli, które wyraża Asaf, my jako wierzący doskonale je znamy. Wir finden hier also einen Herzenszustand, der von dem irdischen und vom weltlichen beeindruckt ist. On, widzimy tutaj jego stan serca, który jest jakby zauroczony tym, co światowe. Er sieht also die Schönheiten in dieser Welt und möchte diese Dinge gerne genießen. On widzi te piękno w tym świecie i też chciałby się tym zająć, rozkoszować. Und in Vers 16 versucht er diese Sache zu begreifen. W 16 wierszu on spróbował tą rzecz pojąć. Aber er hat bei sich selbst keine Antwort gefunden, warum das so ist. Ale u siebie samego nie był w stanie znaleźć odpowiedzi, dlaczego te rzeczy tak się mają.
Und das ist immer so, wir finden bei uns selbst keine Antwort. I to zawsze tak jest. Sami w sobie nigdy nie otrzymamy, czy nie znajdziemy tej odpowiedzi. Nun, was tut jetzt? I co on dalej czyni? Wir finden jetzt diese Begegnung mit Gott. I teraz widzimy to spotkanie z Bogiem. In Vers 17 er geht hinein in die Heiligtümer Gottes. W 17 wierszu on dociera do tych tajemnic Bożych, albo do tych świętych miejsc Bożych. Das bedeutet, er hat die Gemeinschaft mit Gott gesucht. A więc on poszukiwał tej społeczności z Bogiem. Und in dieser Gemeinschaft mit Gott hat er die In dieser Gemeinschaft hatte er die Antwort gefunden. Okay. I w tej społeczności Bóg, jak był w tej społeczności, Bóg dał mu tą odpowiedź, albo on znalazł tą odpowiedź. Gott hat ihm das Ende der Gottlosen gezeigt. Bóg pokazał mu koniec bezbożnego. Er hat ihm gezeigt, dass die Gottlosen das Gericht Gottes erwartet. Bóg mu pokazał, że ten niewierzący na niego czeka sąd Boży. Er hat ihm gezeigt, dass alle irdischen Dinge vergänglich sind. Bóg mu pokazał, że wszystkie ziemskie rzeczy są przemijające. Egal wie viel man davon genossen hat, es ist alles vergänglich und am Ende das Gericht. Obojętnie jak wiele byśmy się tym nie zajmowali, jak wiele byśmy z tego korzystali, to wszystko przemija, a na końcu czeka sąd. Es gibt viele Menschen um uns her, die so leben, dass sie sagen, ich möchte möglichst viel profitieren von und genießen von diesen Dingen in dieser Welt. Wokół nas też jest wielu ludzi, którzy mówią, ja w tym życiu chcę tak wiele skorzystać z życia, ile się tylko da. Ale Herr Jesus sagt uns in Lukas 12 erzählt eine Geschichte von einem reichen Bauern. W Łukasza 12 Pan Jezus opowiada historię o pewnym rolniku. Und dieser Bauer wollte immer mehr haben und dann dieses irdische genießen ohne Gott. I ten rolnik chciał zbierać coraz więcej i więcej i się tym rozkoszować bez Boga. Und der Jesus sagt, er ist ein Tor, weil er diesen Abend und das Gericht auf ihn wartet. I Pan Jezus mówi, on jest głupcem, bo dziś wieczorem będzie zabrane jego życie i czeka na niego sąd. Also wir sehen, ein Asaf hat sich verglichen mit den Ungläubigen und er hat sie benieden. I widzimy, że Asaf porównywał się z niewierzącymi i zazdrościł im. Dann hat er in der Gegenwart Gottes das Ende der Gottlosen gesehen. I potem on zobaczył dzięki Bogu koniec bezbożnych. Aber er hat noch etwas gesehen in der Gegenwart Gottes. Ale jeszcze jedną rzecz mógł doświadczyć albo zobaczyć w obecności Bożej. Er erkannte auch den Segen, den die Gläubigen jetzt schon auf dieser Erde genießen können. On mógł zobaczyć to błogosławieństwo, którym mogą rozkoszować się wierzący już teraz na tej ziemi. Wir Gläubigen haben einen immensen Vorteil gegenüber den Ungläubigen. Bo my, wierzący, mamy przeogromną przewagę wobec niewierzących. Und das nicht erst, wenn wir gestorben sind, sondern schon jetzt hier auf dieser Erde. I to nie dopiero wtedy, gdy umrzemy, ale już teraz tutaj, na tej ziemi. Und darüber spricht er ab Vers 21. I o tym on też mówi od wiersza 21. Er sagt erstens, dann ab Vers 22 meine ich, da war ich dumm und wusste nichts, ein Tier war ich bei dir. Od 22 wiersza mówi, byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierzę przed tobą. Er verurteilt also diese Gedanken, dass er sich verglichen hat mit den Ungläubigen. A więc on osądza te myśli, że porównywał się z niewierzącym. Und so ist es auch für uns dumm, wenn wir Ungläubige beneiden, weil wir haben es viel, viel besser als die Ungläubigen. I dlatego dla nas to też jest głupota, jeśli porównujemy się z niewierzącymi, bo my, jako wierzący, mamy o wiele, wiele więcej albo lepiej. Warum haben wir es besser?
Dlaczego jest nam lepiej? Er sagt in Vers 23, doch ich bin stets bei dir. 23 wiersz, bo przecież jam zawsze z tobą, albo jam zawsze przy tobie, jam zawsze przy tobie. Das bedeutet, dass wir jederzeit mit Gott Gemeinschaft haben können. To oznacza, że zawsze możemy mieć społeczność z Bogiem. Es gibt keinen Moment, wo wir diese Gemeinschaft mit Gott nicht genießen könnten. Nie ma takiej chwili, w której nie moglibyśmy cieszyć się tą społecznością z Bogiem. Dann sagt er zweitens, du hast mich erfasst bei meiner rechten Hand. Potem mówi, tyś ujął prawą rękę moją. Er realisiert, dass Gott ihn festhält. On stwierdza, że Bóg go trzyma mocno. Wir sind jederzeit in der Hand Gottes. My zawsze jesteśmy w ręce Bożej. Nichts und niemand kann uns aus seiner Hand rauben. Nikt i nic nie może nas wyrwać z jego ręki. Und dann sagt er weiter, durch deinen Rat wirst du mich leiten. Prowadzisz mnie według rady swojej. Gott möchte uns ein Ratgeber sein für jede Entscheidung. Bóg chce być naszym doradcą dla każdej decyzji naszej. Wir haben in unserem Leben so viele Dinge, die wir entscheiden müssen. W naszym życiu jest tak wiele rzeczy, na które musimy się decydować, albo o których musimy decydować. Und wie gut haben wir es, dass wir einen Herrn haben, der uns Rat und Wegweisung geben möchte für unsere Entscheidungen. I jak to dobrze jest, że mamy takiego Pana, który jest tym drogowskazem i tym, który pomaga nam tą decyzję podejmować. Und dann sagt er weiter, nach der Herrlichkeit wirst du mich aufnehmen. I dalej on mówi, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Gott, oder der Herr Jesus wird uns aufnehmen in seine Herrlichkeit. Bóg albo Pan Jezus przyjmie nas do swojej chwały. Wir haben gesehen, die Ungläubigen erwartet das Gericht. Widzieliśmy, że na niewierzących czeka sąd. Aber uns erwartet die Herrlichkeit. Ale na nas czeka ta chwała. Wir haben es viel, viel besser als die Ungläubigen. I dlatego jest nam o wiele, wiele lepiej niż niewierzącym. Und jetzt sehen wir, dass das Herz von Asaf in der Gegenwart Gottes verändert wurde. I teraz widzimy, że to serce Asafa w obecności Bożej jest przemienione. In Vers 25 sagt er diesen Satz: Wen habe ich im Himmel und neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. I on zadaje to pytanie, kogoż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie, i na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Soeben hat er noch die Ungläubigen benieden. Jeszcze przed chwilą zazdrościł niewierzącym. Und jetzt sagt er, ich habe an nichts mehr Lust auf dieser Erde. I teraz on stwierdza, na ziemi w nikim czy w niczym nie mam upodobania. Im Vergleich zu diesen irdischen vergänglichen Dingen ist Christus viel, viel wertvoller. W porównaniu do tych wszystkich przemijających rzeczy na tej ziemi, Chrystus jest o wiele, wiele bardziej wartościowym. Und wir lernen hier, dass wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, werden wir von diesen irdischen Dingen hier gelöst. I zauważamy, że jeśli jesteśmy w tych niebiańskich rzeczach, to jesteśmy jak gdyby uwolnieni od tych ziemskich. Die Anziehungskraft, die diese Dinge auf dieser Erde haben, nehmen ab. Ta siła przyciągania tych ziemskich rzeczy, ona maleje. Ich weiß nicht, ob du das von dir auch sagen kannst. Ich habe an nichts Lust auf dieser Erde. Nie wiem, czy ty możesz powiedzieć o sobie, że nie mam w niczym upodobania na tej ziemi. Ich kann das nicht ehrlich von mir sagen. Jeśli ja mam być szczery, to nie mogę tych słów wypowiedzieć o sobie. Aber je mehr wir mit Christus beschäftigt sind, umso mehr werden wir gelöst von diesen irdischen Dingen hier auf dieser Erde. Ale im bardziej zajmujemy się Chrystusem, tym bardziej jesteśmy uwalniani od tych ziemskich rzeczy. Und dann sagt er in Vers 26, vergeht mein Fleisch und mein Herz, der Fels meines Herzens und mein Teil ist Gott auf ewig. I w 26 wierszu stwierdza, chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Also auch wenn wir durch den Tod gehen müssen, haben wir Gott
als unser Teil auf ewig. Nawet jeśli musimy przejść przez śmierć, to mamy Boga jako naszą cząstkę na wieki. Also wir können zusammenfassend sagen, A więc podsumowująco możemy stwierdzić, im Vergleich zu den Ungläubigen haben wir den Herrn Jesus als unser Teil hier schon auf dieser Erde. W porównaniu do niewierzących mamy już tutaj Pana Jezusa na tej ziemi jako naszą cząstkę. Aber auch wenn wir durch den Tod gehen, werden wir nicht von Gott, von dem Herrn Jesus getrennt. Ale nawet jeśli przechodzimy przez śmierć, to wtedy też nie jesteśmy odłączani od Pana Jezusa, od Boga. Wir werden in alle Ewigkeit mit dem Herrn Jesus Gemeinschaft haben. Po całą wieczność będziemy mieli tą społeczność z Panem Jezusem. Und das ist so sicher, wie ein Fels sicher ist. I to jest tak pewne, jak skała czy opoka jest, jak pewna jest opoka czy skała. Der Fels finden wir mehrfach im Wort Gottes. O tej opoce czy o tej skale czytamy wielokrotnie w Słowie Bożym. Aber der Fels meines Herzens finden wir nur hier im Wort Gottes. Ale ta opoka serca mojego jest napisana, czy tak zapisana, tylko w tym miejscu. Wir haben also diese Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus in unserem Herzen und das ist so sicher, wie ein Fels sicher ist. Mamy tą społeczność z Panem Jezusem i to jest tak pewne, czy tak trwałe, jak trwała jest skała. Und jetzt kommt Asaf in Vers 28 zu einer wichtigen Schlussfolgerung. W 28 wierszu Asaf pisze, czy dociera do ważnego stwierdzenia. Er sagt, erstens, Gott zu nahen ist gut für mich. Po pierwsze, moim szczęściem być blisko Boga albo zbliżać się do Boga jest dobre dla mnie. Es ist gut für mich, mit dem Herrn Jesus Gemeinschaft zu haben, denn das löst mich von irdischen Dingen. To jest dobre dla mnie mieć społeczność z Panem Jezusem, bo to uwalnia mnie od ziemskich rzeczy. Und es gibt mir Erfüllung für mein Herz und mein Leben. I to wypełnia moje serce i moje życie. Zweitens sagt er, ich habe meine Zuversicht auf den Herrn, Herrn gesetzt. Pokładam w Panu Bogu nadzieję moją. Es lohnt sich, unser ganzes Vertrauen auf den Herrn zu setzen. To opłaca się, by całą naszą ufność położyć na Panu. Wir sollen nicht auf irdische Dinge unser Vertrauen setzen, sondern auf Gott, auf den Herrn. Nie powinniśmy na te nasze na ziemskie rzeczy pokładać naszej ufności, w tych ziemskich rzeczach pokładać ufności, ale w Panu. Und drittens sagt er, dass er alle deine Taten erzählen möchte. I po trzecie mówi, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. In Vers 3 bis 12 hat er vieles über die Taten der Ungläubigen gesprochen. W wierszach 3 do 5 mówił wiele o tych czynach niewierzących. Aber in der Gegenwart Gottes wurde er so beeindruckt von Christus, dass er jetzt über die Taten des Herrn sprechen möchte. Ale później osoba Pana tak go zachwyciła, że chce mówić tylko o czynach Pana. Und das wird auch bei uns so sein. Je mehr wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, desto mehr haben wir über ihn zu erzählen und nicht über Dinge, die von dieser Erde sind. I im bardziej zajmujemy się Panem Jezusem, tym więcej chcemy o nim mówić, a nie zajmować się rzeczami tego świata. Wir können diesen Psalm mit einem Lied zusammenfassen. I ten psalm możemy podsumować tak, jak brzmią słowa pewnej pieśni. Es mag sein, dass ihr dieses Lied auch kennt. Turn your eyes upon Jesus. Znamy tą pieśń. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Und dann heißt es im Refrain, i w refrenie jest brzmi. Wenn wir so mit dem Herrn beschäftigt sind, dann werden die Dinge auf dieser Erde immer mehr verblassen in dem Licht der Herrlichkeit, seiner Herrlichkeit und Gnade. I im bardziej nasze oczy na Niego kierujemy, tym bardziej jesteśmy w Jego łasce. Möge das auch unsere Erfahrung sein. Aby takim było i nasze doświadczenie. Nun kommen wir zu der zweiten Person und das ist die Braut im Hohen Lied. Wir wollen aus Kapitel 5 einige Verse lesen.
Przejdźmy teraz do drugiej osoby i tą drugą osobą jest oblubienica w Pieśni nad Pieśniami. Przeczytajmy z tej księgi, z 5 rozdziału. Pieśń nad Pieśniami, 5 rozdział. Wir lesen ab Kapitel 5, Vers 2 bis 10. 5 rozdział, 2 do 10 wiersza. Ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj, to mój miły puka. Otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko bez skazy. Gdyż moja głowa pełna jest rosy, moje kędziory pełne wilgoci nocnej. Zdjęłam już moją suknię, jakże więc mam ją znowu przyoblec? Umyłam moje nogi, jakże więc mam je znowu pobrudzić? Mój miły wsunął rękę przez otwór, a wtedy zadrżały moje wnętrzności. Wstałam, aby otworzyć mojemu miłemu, a z moich rąk kapała mirra. Z moich palców ciekła mirra na rękojeść zasuwy. Otworzyłam mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł, znikł. Byłam zrozpaczona, że odszedł. Szukałam go, lecz go nie znalazłam. Wołałam go, lecz mi się nie odezwał. Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. Pobili mnie, zranili mnie, zdarli ze mnie mój płaszcz strzegący murów. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, gdy spotkacie mojego miłego, czy wiecie, co mu macie powiedzieć, że jestem chora z miłości? Czym góruje twój miły nad innymi miłami, miłymi, najpiękniejsza między kobietami? Czym góruje twój miły nad innymi miłymi, że nas tak zaklinasz? Mój miły jest jasny i rumiany, wyróżnia się wśród 10 000. In Vers 11 bis 15 beschreibt die Braut ihren Geliebten von Kopf bis Fuß. Od 11 do 15 wiersza oblubienica opisuje swojego oblubieńca od głowy do stóp. Und sie fasst diese Beschreibung zusammen in Vers 16 mit alles an ihm ist lieblich. I w 16 wierszu podsumowuje to słowami wszystko w nim rozkoszne. I 6 rozdział jeszcze od 1 do 3 wiersza. Dokąd poszedł twój miły, najpiękniejsza między kobietami? Dokąd zwrócił się twój miły? Powiedz, a będziemy go szukały wraz z tobą. Mój miły zszedł do swojego ogrodu między grządki balsamu, aby paść w ogrodach i zrywać lilie. Ja należę do mojego miłego, a mój miły, który pasie wśród lilii, należy do mnie. Wir können dieses Buch in dreierlei Hinsicht betrachten. Tą księgę możemy rozważać w trojaki sposób. Erstens spricht dieses Buch geschichtlich von einer Liebesbeziehung zwischen Salomo und Sulamit. Po pierwsze, historycznie ta księga mówi o miłości Salomona i Sulamitki. Prophetisch spricht dieses Buch von der Beziehung zwischen dem Herrn Jesus, dem Messias und dem gläubigen Überrest in der Zukunft. Proroczo księga ta mówi o Panu Jezusie i jego miłości do tej resztki w przyszłości. Und drittens können wir dieses Buch anwenden auf uns. A po trzecie, tą księgę możemy zastosować do nas. Der Geliebte ist ein Bild des Herrn Jesus und die Braut ist ein Bild von uns persönlich. Umiłowany to jest obraz Pana Jezusa, a ta oblubienica to jest obraz na nas. Und es gibt zwei wichtige Dinge, die durch das ganze Buch hindurchgehen. I są dwie ważne rzeczy, które ciągną się przez całą tą księgę. Das erste ist die unveränderliche Liebe des Geliebten. Pierwsza z nich to niezmieniona miłość tego umiłowanego. Und diese Liebe ist immer genau gleich, wie ein Meer. I ta miłość jest ciągle taka sama, tak jak morze. Ihr habt ja in Polen ein Meer, das haben wir in der Schweiz nicht. Wy w Polsce macie morze, my Szwajcarzy niestety nie. Aber wir haben etwas in der Schweiz, was ihr in Polen nicht habt. Ale mamy w Szwajcarii coś, czego wy w Polsce znowu nie macie. Sehr hohe Berge haben wir in der Schweiz. Mamy bardzo wysokie góry w Szwajcarii. Und diese Berge gleichen der Liebe der Braut. Das ist das zweite, was das Buch durchzieht. I te góry możemy przyrównać do tej
miłości, tej oblubienicy, to jest właśnie to, co się przeplata przez tą księgę. Und so wie es bei den Bergen hoch und runter geht, so geht es auch bei dieser Liebe der Braut hoch und runter. I tak jak góry pną się do góry i schodzą w doliny, tak właśnie możemy porównać tą miłość tej oblubienicy. Und ich denke, das ist auch unsere Erfahrung, die wir machen in unserem Leben, dass unsere Liebe zum Herrn manchmal höher ist und manchmal tiefer ist. I myślę, że takie samo mamy doświadczenie z naszą miłością do naszego Pana, która raz jest w tym punkcie górnym, a potem niestety schodzi na dół. Nun, hier in diesem Kapitel, in Vers 2, finden wir den Zustand dieser Braut. Den Herzenszustand dieser Braut. Po pierwsze, w drugim wierszu 5 rozdziału widzimy stan tej oblubienicy. Sie schlief, aber das Herz wachte. Ona spała, lecz jej serce czuwało. Die Tatsache, dass sie wachte, ist ein Hinweis, dass es hier um eine gläubige Person geht. To, że jej serce czuwa, jest wskazówką na to, że jest tu mowa o wierzącym, czy o wierzącej osobie. Es geht also um einen Gläubigen, der Leben aus Gott hat. A więc wierzący, który ma życie z Boga. Aber er ist geistlich eingeschlafen. Ale ten wierzący duchowo zasnął. Oder wir können es auch anders ausdrücken, die Liebe zum Herrn ist erkaltet. Albo inaczej możemy to wyrazić, miłość do Pana oziębła. Und wie wichtig, dass für den Herrn Jesus unsere Zuneigungen und unsere Liebe sind, das sehen wir im Sendschreiben an Ephesus. Jak ważna jest ta miłość do naszego Pana, to możemy widzieć w tych listach, szczególnie w tym liście do Efezu z objawienia. In diesem Sendschreiben in Offenbarung 2 hat der Herr Jesus vieles zu loben. W tym liście, w objawieniu drugi rozdział, Pan Jezus ma wiele rzeczy, które, czy jest wiele rzeczy, które Pan Jezus pochwala. Sie haben vieles gut und richtig gemacht. Oni czynili wiele rzeczy dobrze i właściwie. Aber der Herr muss ihnen sagen, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Ale Pan Jezus ma jedną rzecz, którą gani i mianowicie mówi do nich, mam ci za złe, że opuściłeś pierwszą miłość swoją. Der Herr Jesus möchte also nicht nur große Werke und einen intensiven Dienst für ihn, sondern er möchte unsere Herzen haben. A więc Pan Jezus chce nie tylko jakieś wielkie czyny i jakąś intensywną służbę dla Niego, ale Pan Jezus chce mieć nasze serce. Er möchte, dass unsere beste Liebe ihm gilt. Pan Jezus chce, by nasza ta pierwsza miłość należała do Niego. Und deshalb sehen wir hier jetzt im Verlauf dieses Kapitels, was der Geliebte tut, um das Herz der Braut wieder warm zu machen. I widzimy w przebiegu tego rozdziału, co ten oblubieniec czyni, aby ogrzać czy rozgrzać serce oblubienicy. Ich finde das so zu Herzen gehend, wenn wir hier dieses Kapitel anwenden auf den Herrn Jesus, wie er uns nachgeht und unsere Herzen wieder erwärmen möchte für seine Person. Ja myślę, że to jest cudowne, jeśli rozpatrujemy ten rozdział i oglądamy w nim, jak Pan Jezus stara się, by dotrzeć do nas i nasze serca rozgrzać. Ich möchte jetzt fünf Schritte zeigen, die der Geliebte tut, um das Herz der Braut wieder herzustellen. I chciałbym teraz pokazać 5 kroków, które podejmuje ten oblubieniec, aby osiągnąć to serce tej oblubienicy. Das erste ist, er klopft. Pierwsza rzecz, on puka. Er klopft auch heute an deine und meine Herzenstüre. On puka również dzisiaj do serca, do drzwi mojego i twojego serca. Das finden wir auch im letzten Sendschreiben an Laodicea in Offenbarung 3. To samo mamy w tym ostatnim liście do Laodycei w objawieniu 3 rozdział. Dieses Sendschreiben spricht prophetisch von unserer Zeit, in der wir heute leben. To ten list mówi proroczo o tych czasach, w których my dzisiaj mieszkamy. Der Jesus steht draußen und er klopft an die Herzenstür. Pan Jezus stoi na zewnątrz i puka do drzwi każdego serca.
weil er mit uns das Abendbrot essen möchte. Ponieważ on chce z nami spożywać tą wieczerzę, czy tą wieczerzę. Der Herr möchte mit dir und mit mir Gemeinschaft haben. Pan Jezus chce mieć społeczność z Tobą i ze mną. Und ich weiß nicht, wie der Herr Jesus an dein und mein Herz klopft. Nie wiem, w jaki sposób Pan Jezus puka do Twojego i do mojego serca. Aber vielleicht tut er es gerade durch die Umstände, in denen wir heute sind. Ale może czyni to właśnie przez te okoliczności, w jakich się dzisiaj znajdujemy. Er führt uns durch Prüfungen, damit unsere Herzen wieder wachgerüttelt werden. Być może on przemawia do nas przez te doświadczenia, aby nasze serca były wzruszone albo wstrząśnięte, orzeźwione. Das zweite, was er tut, er spricht zu ihr. Drugą rzecz, którą czyni ten oblubieniec, to on mówi do niej. Er spricht sie an und sagt viermal mein, also was sie für ihn bedeutet. On czterokrotnie zwraca się do niej jako mój. To wskazuje nam, co on dla niej, jak wiele on dla niej znaczy. Wie spricht heute der Herr Jesus zu uns? W jaki sposób Pan Jezus dzisiaj do nas przemawia? Durch sein Wort. Przez swoje słowo. Er möchte durch die Verheißungen, die wir in seinem Wort finden, wieder unsere Herzen gewinnen. Przez te obietnice, które znajdujemy w Jego Słowie, chce pozyskać nasze serca. Er möchte uns zeigen, wie wertvoll wir sind in seinen Augen. On chce pokazać, jak cennymi jesteśmy przed Jego oczami. Er möchte, dass wir auf ihn hören, wenn wir persönlich und gemeinsam das Wort Gottes lesen. On chce, byśmy słuchali Jego głosu, gdy wspólnie razem czytamy Słowo Boże. Aber dann haben wir in Vers 3 eine Zwischenbilanz. Ale w trzecim wierszu mamy taki bilans pośredni. Wir sehen, dass die Braut auf diese zwei Aktivitäten des Bräutigams nicht reagiert. Widzimy, że na te dwie aktywności oblubieńca ta oblubienica nie reaguje. Sie sagt, ich habe mein Kleid ausgezogen und meine Füße schon gewaschen. Ona mówi, już zdjęłam moją suknię i umyłam moje nogi. Das Kleid spricht von unserem Zeugnis. Ta suknia, czy to ubranie, ubiór, mówi o naszym świadectwie. Und die Füße sprechen von unserem Wandel, von unserer Nachfolge dem Herrn Jesus nach. A nasze nogi mówią o tym, jak naśladujemy Pana, jak idziemy za Nim. Und das zeigt uns, wenn unsere Herzen erkaltet sind für Christus, dann sind wir ein schlechtes Zeugnis in der Welt und es wird ein Mangel sein in der Nachfolge dem Herrn. I to nam pokazuje, że jeśli nasze serca oziębły, to jesteśmy złym świadectwem dla Pana w tym świecie. Możemy sobie zadać pytanie, czy dlatego, że się przypodobaliśmy, czy dostosowaliśmy do tego świata, to jesteśmy złym świadectwem dla naszego Pana. Wir wollen uns fragen, ob wir träge geworden sind in der Nachfolge und vielleicht nicht mehr regelmäßig die stille Zeit machen. I możemy się zapytać, czy może staliśmy się ociężałymi w naśladowaniu naszego Pana. Oder dass wir nicht mehr regelmäßig die Zusammenkünfte der Gläubigen besuchen. Albo może powodem tego jest to, że nie odwiedzamy, nie chodzimy regularnie na zgromadzenia, gdzie są wierzący. Es kann auch sein, dass der Herr Jesus durch die Umstände zu uns spricht und durch sein Wort zu uns spricht. Może też tak być, że Pan Jezus przemawia do nas przez swoje słowo albo przez okoliczności. Vielleicht hast du heute schon eine Predigt gehört aus dem Wort Gottes. Może już dzisiaj słyszeliście, albo słyszałaś, czy słyszałeś jakieś głoszenie, czy kazanie ze Słowa Bożego? Aber dein Herz bleibt kalt. Ale Twoje Słowo nadal jest chłodne, oziębłe. Es bewirkt nichts bei dir. Nie działa nic na Ciebie. Nun, was tut jetzt der Geliebte? A więc co czyni dalej ten umiłowany?
Überlässt er jetzt die Braut sich selbst und sagt, es hat sowieso keinen Sinn? Czy on pozostawia tą oblubienicę i stwierdza, to nie ma sensu? Nein, so ist nicht unser Herr. Nie, takim nie jest nasz Pan. Der Herr gibt uns nicht auf. Pan nas nie zostawia. Er möchte unsere Herzen erreichen, gewinnen für ihn. On chce pozyskać nasze serca, chce je osiągnąć, pozyskać dla siebie. Er tut jetzt etwas Drittes. I czyni, teraz mamy trzecią jego czynność. In Vers 4 erstreckt seine Hand durch die Öffnung. On wsuwa rękę przez otwór. Und diese Hand ist ein weiterer Beweis seiner Liebe zu seiner Braut. I ta ręka jest obrazem tej wielkiej miłości, czy trwającej miłości do jego oblubienicy. Nun, wovon spricht diese Hand? O czym mówi ta ręka? Diese Hand spricht erstens davon, dass er ihr zeigen möchte, dass er mit ihr Gemeinschaft haben will. On jej chce pokazać, że chce mieć z nią społeczność. Er möchte mit ihr zusammen sein. On chce być razem z nią. Das zweite ist, dass er ihr die Hand geben möchte und sie führen möchte. Druga rzecz, on chce dać jej rękę i chce ją prowadzić. So will auch der Herr Jesus uns ziehen, dass wir ihm nachfolgen. Tak i nas chce Pan Jezus pociągnąć, abyśmy szli za Nim. Und das dritte ist, gibt ihr die Hand und möchte ihr sagen, ich lasse dich nicht mehr los. I on chce jej powiedzieć, podaje jej rękę i chce jej powiedzieć, nie zostawię Cię. Das gibt Sicherheit für unser Glaubensleben. To daje nam pewność w życiu naszej wiary. Auch wenn unser Herz manchmal so kalt ist dem Herrn Jesus gegenüber, gibt er uns nicht auf. Nawet jeśli nasze serce pozostaje chłodne czy oziębłe, on nie rezygnuje. Er möchte uns zeigen, wie wichtig wir für ihn sind. Chce nam pokazać, jak ważni dla Niego jesteśmy. Er will Gemeinschaft mit uns. On chce mieć społeczność z nami. Er will uns führen. On chce nas prowadzić Und er will uns Sicherheit geben. i chce dać nam pewność. Und wir sehen, dass diese ausgestreckte Hand jetzt etwas bewirkt im Herzen der Braut. I widzimy, że ta wyciągnięta ręka wywołuje pewien skutek w sercu oblubienicy. Ihr Inneres wurde seinetwegen erregt. Jej wnętrzności zostały poruszone z jego powodu. Und jetzt steht sie plötzlich auf und möchte ihrem Geliebten öffnen. I teraz nagle ona wstaje i chce otworzyć swojemu oblubieńcowi miłemu. Wir sehen also, sie steht geistlich wieder auf, sie wird wieder wach und wieder aktiv. Więc widzimy, że ona jakby duchowo obudziła się i jest aktywna. Und jetzt, indem sie den Griff anrührt, und um ihm die Türe zu öffnen, I gdy ona jakby chwyta tą rękojeść, aby mu otworzyć, stellt sie fest, dass der Geliebte ihr etwas hinterlassen hat. ona stwierdza, że ten miły coś jej zostawił. Und das ist jetzt der vierte Schritt. Er hinterlässt ihr diese fließende Myrrhe. Widzimy, że on jej Vers 5. Vers 5 am Ende. On jej zostawił tą mirrę. Nun, diese Myrrhe spricht von den Leiden des Herrn Jesus. Ta mirra, ona wskazuje na cierpienia Pana Jezusa. Diese Myrrhe ist ein Strauch oder ein Baum, die ab und zu geschlagen wird. Ta mirra to jest taki krzak, którym się potrząsa. Und indem dieser Strauch geschlagen wird, kommt ein Harz hervor, das ist diese Myrrhe. I jeśli czy potrząsa, czy go się może uderza, i w tym momencie z niego wypływa ta żywica, ta mirra. Und diese Myrrhe, die schmeckt sehr bitter. I smak tej mirry jest bardzo gorzki. Aber wenn man diese Myrrhe ins Feuer gießt, dann entsteht dadurch ein lieblicher Wohlgeruch.
Ale jeśli tą mirrę wrzucimy albo wlejemy w ogień, to wtedy powstaje bardzo piękny zapach. Und genau so ist es auch mit den Leiden des Herrn. I dokładnie tak to jest z cierpieniami Pana. Der Herr Jesus wurde geschlagen für uns und für ihn war das sehr bitter. Pan Jezus został uderzony dla nas i dla Niego było to bardzo gorzkie. Aber durch diese Leiden ist ein Wohlgeruch zu Gott emporgestiegen. Er hat dadurch Gott verherrlicht. Ale przez te cierpienia powstała ta piękna woń dla Boga. On Boga uwielbił przez to. Und wir sehen hier, dass wenn sein Klopfen und sein Sprechen zu uns keine Auswirkung hat. I widzimy, jeśli jego słowa, jeśli jego pukanie do serca nie ma, nie oddziałowuje na nas, dann lenkt er unsere Blicke auf seine Leiden und auf seinen Tod. To wtedy on kieruje nasz wzrok na swoje cierpienia, na swoją śmierć. Und wir fragen uns, wenn nicht mehr seine Leiden unsere kalten Herzen erwärmen kann, was denn sonst? Możemy sobie postawić pytanie, jeśli jego cierpienia, jeśli jego śmierć nie ogrzewają, nie rozgrzewają naszych serc na nowo, to cóż może je rozgrzać? Ein bekannter Dichter, Ter Stegen, hat einmal folgendes erzählt. Jeden z pewnych dość znanych poetów powiedział. Er hat einmal ein Bild gesehen mit dem gekreuzigten Christus. On kiedyś zobaczył obraz, który przedstawiał ukrzyżowanego Chrystusa. Und unter diesem Bild stand folgender Satz. I pod tym obrazem był podpis. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? To ja uczyniłem dla ciebie, a co ty uczynisz dla mnie? Der Herr Jesus hat für dich gelitten. Er ist für dich gestorben. Pan Jezus dla ciebie cierpiał, on dla ciebie umarł. Was ist deine Antwort auf seine Leiden? Jaka jest twoja odpowiedź na jego cierpienia? Nun kommen wir zu dem fünften Schritt. I teraz mamy piątą aktywność, piąty krok Pana, czy oblubieńca. Wir lesen in Vers 6, dass sie aufstand. W szóstym wierszu czytaliśmy, że ona wstała. Aber sie hat festgestellt, dass er weitergegangen ist. Ale stwierdziła, że on poszedł, że on odszedł. Nun, warum ist er weitergegangen? Dlaczego odszedł? Er wollte doch, dass sie aufsteht. Chciał, aby ona wstała. Vielleicht hat er das getan, um festzustellen, ob sie es ernst meint. Może chciał zobaczyć, czy to jest dla niej poważne. Und auch der Herr Jesus möchte wissen, ob nur dein Gefühl angesprochen ist oder ob dein Gewissen angesprochen ist. I Pan Jezus chce wiedzieć, czy to tylko twoje odczucia zostały poruszone, czy może twoje sumienie. Und er will auch feststellen, ob diese Liebe, die wieder angefacht wurde, ob das auch mit Hingabe verbunden wird. I czy ta miłość, która na nowo została rozniecona, czy ona jest połączona z oddaniem? Genau das sehen wir jetzt bei dieser Braut. Dokładnie to widzimy teraz u tej oblubienicy. Sie möchte jetzt ihn unbedingt finden. Sie sucht ihn überall, sogar die ganze Nacht. Ona chce go koniecznie znaleźć. Szuka go całą noc. Sie scheut also keinen Aufwand mehr. Sie hat völlige Hingabe an ihn. Ona nie wzbrania się przed niczym. Ona jest w pełni jemu oddana. Und dieses Suchen bewirkt sogar bei diesen Töchtern Jerusalems, dass sie fragen, was ist mit deinem Geliebten? I te poszukiwania wywołują to pytanie, co jest z twoim miłym? Sie wollen wissen, was ist denn so besonders an deinem Geliebten? One chcą wiedzieć, te córki jeruzalemskie, co jest szczególnego w nim? Warum ist er so besonders für dich? Dlaczego on jest takim szczególnym dla ciebie? Und dann beginnt sie ab Vers 10 ihn zu beschreiben. I od 10 wiersza ona zaczyna go opisywać. Wir sehen also, dass die Bemühungen
des Geliebten diese fünf Schritte bei ihr eine Veränderung im Herzen bewirkt hat. A więc widzimy, że te starania tego miłego spowodowały zmianę w jej sercu. Und sie sagt in Vers 10, mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Zehntausenden. Mój miły jest jasny, czy też biały i rumiany, wyróżnia się wśród 10 tysięcy. Sie will mit anderen Worten sagen, mein Geliebter ist mit nichts und mit niemand zu vergleichen. Innymi słowy, ona chce powiedzieć, mój miły jest nieporównywalny z nikim i z niczym. Er ist absolut einzigartig. On jest jedyny w swoim rodzaju. Und ich möchte dich fragen, was könntest du über den Herrn Jesus erzählen? I chciałbym zadać to pytanie, co mógłbyś, czy mogłabyś opowiedzieć o Panu Jezusie? Wenn jemand dich fragen würde auf der Straße, was bedeutet dir Jesus Christus? Gdyby ktoś na ulicy zapytał Cię, co znaczy dla Ciebie Jezus Chrystus? Was würdest du antworten? Jak brzmiałaby Twoja odpowiedź? Könntest du auch wie die Braut ihn von Kopf bis Fuß beschreiben? Czy tak jak oblubienica byłbyś, czy byłabyś w stanie opisać go od stóp, od głowy do stóp? Wärst du auch so beeindruckt von seiner Person, dass du ausrufen könntest, alles an ihm ist lieblich? Czy też byłbyś, czy byłabyś tak zauroczona jego osobą, jak ona, która powiedziała, czy zawołała, wszystko w nim jest rozkoszne? Auf jeden Fall hat diese Beschreibung der Braut etwas bewirkt bei ihr. W każdym razie ten opis widzimy, że to coś wywołało w niej. Ich möchte jetzt in Kapitel 6 noch drei Auswirkungen davon zeigen. I jeszcze w 6 rozdziale 3 rezultaty tego chciałbym pokazać. In Vers 1 fragen die Töchter Jerusalems, wohin ist dein Geliebter gegangen? W 6 rozdziale 1 wiersz pada to pytanie, dokąd zwrócił się twój miły? Und wir wollen ihn mit dir suchen. Wir wollen auch zu diesem Geliebten. Będziemy go szukały wraz z tobą. Wir haben festgestellt, dass weil ihr Herz kalt war, das Zeugnis auch schwach war. Ponieważ jej serce, stwierdziliśmy, ponieważ jej serce było chłodne, to świadectwo było też słabe. Aber jetzt war das Zeugnis wieder intakt. Ale teraz znowu to świadectwo jest wielkie, mocne. Weil sie so begeistert von ihrem Geliebten gesprochen hat, hat das andere auch motiviert, diesen Geliebten kennenzulernen. Ponieważ ona tak wielkimi słowami opisywała tego umiłowanego, to zmotywowało też innych, by go szukać. Und das wird auch bei uns so sein, wenn wir begeistert sind von Jesus Christus, dann wird das eine Auswirkung haben in unserem Umfeld. I to tak jest też z nami. Jeśli będziemy zachwyceni Panem Jezusem, to będzie to miało wydźwięk na zewnątrz. Schon in Kapitel 1, Vers 4 steht, ziehe mich und wir werden dir nachfolgen. Już w 4 wierszu czytamy, pociągnij mnie za sobą, a pójdziemy za tobą. Je mehr unsere Herzen von der Liebe des Herrn Jesus beeindruckt sind, umso mehr wird auch unser Zeugnis in dieser Welt glaubhaft sein. Im więcej nasze serca są zajęte Panem, tym więcej jesteśmy Jego świadectwem, dla Niego świadectwem. Ale nie tylko w tym świecie, ale również pośród nas wierzących. Druga rzecz znajdujemy w 2 wierszu. Mój miły zszedł do swojego ogrodu. Sie wusste jetzt plötzlich wieder, wo er ist. Nagle ona teraz wie, gdzie on jest. Sie hat ihn überall gesucht, aber jetzt hat sie ihn wieder gefunden. Szukała go wszędzie, ale teraz w końcu go znalazła. Und wir haben gesehen, weil ihr Herz kalt war, war auch ihre Nachfolge schwach. I ponieważ jej serce było chłodne, to i również to naśladownictwo jej było słabe. Aber jetzt war ihr Herz wieder warm. Und sie wusste wieder, wo er war. Die Nachfolge war wieder in Ordnung. Ale teraz jej serce zostało rozgrzane i teraz to naśladownictwo jest dobre. Also ein begeistertes Herz für Christus hat nicht nur einen Zeugnischarakter, sondern auch
einen großen Einfluss auf unsere Nachfolge. A więc to ta znajomość Chrystusa to nie tylko jest dobre świadectwo na zewnątrz, ale też i naśladownictwo. Und die dritte Auswirkung finden wir in Vers 3. I trzeci rezultat mamy w trzecim wierszu. Sie stellt fest, ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein. Ona stwierdza, ja należę do mojego miłego, a mój miły należy do mnie. Wir haben gesehen, sie hatte ein kaltes Herz. Widzieliśmy, że jej serce było chłodne. Aber dieses kalte Herz wurde wiederhergestellt. Ale jej serce zostało przemienione. Und auch die Gemeinschaft mit ihrem Geliebten wurde wiederhergestellt. I również ta społeczność z umiłowanym została odnowiona. Die Liebe konnte wieder frei fließen. Ta miłość mogła swobodnie przepływać. Was für eine wunderbare Geschichte. Jaka cudowna historia. Und möge das auch bei uns so sein, dass wir uns mehr mit der Liebe des Herrn Jesus beschäftigen. I aby tak też było i u nas, abyśmy się coraz więcej zajmowali miłością Pana. Dass sie einen großen Einfluss hat auf mein Herz und mein Leben. Aby to miało wielki wpływ na nasze serce i życie. Wir haben jetzt an diesen beiden Abenden vier verschiedene Personen gesehen. W te dwa wieczory mogliśmy rozważać czy zajmować się czterema różnymi osobami. Und vier verschiedene Herzenszustände. Mogliśmy widzieć cztery różne stany serca. Und bei jeder Person haben wir ein anderes Problem gefunden. I u każdej z tych osób znaleźliśmy inny problem, jaki istniał. Aber wir haben auch festgestellt, dass für jedes Problem die Lösung Jesus Christus ist. Ale też mogliśmy stwierdzić, że rozwiązaniem każdego problemu był Jezus Chrystus. Er ist die Antwort auf alle unsere Fragen und Probleme. On jest odpowiedzią na wszystkie nasze pytania i problemy. Er allein kann unsere Herzen und unser Leben verändern. On tylko może zmienić nasze serce i nasze życie. Möchten wir unsere Herzen mehr auf ihn und auf seine Herrlichkeit richten? Abyśmy chcieli bardziej nasze serce i życie na Niego kierować. Und möchten wir ans Ziel blicken auf die Herrlichkeit, die uns erwartet bei ihm. I chcielibyśmy patrzeć na ten cel, na tą wspaniałość, na chwałę, która czeka nas u Niego. Was wird das sein, wenn er uns zu sich nach Hause holt in das Haus des Vaters? Cóż to będzie, gdy On nas zabierze do domu Ojca? Wenn wir ihn sehen, wie er ist. Gdy zobaczymy Go takim, jakim jest. Und dann werden wir versinken in dem Meer seiner unendlichen Liebe. I wtedy utoniemy w tym morzu niekończącej się Jego miłości. Freust du dich darauf? Cieszysz się z tego? Vielen Dank. Dziękuję bardzo. Pomodlimy się jeszcze. Panie Jezu, Tobie pragniemy przede wszystkim podziękować za to, że Ty za nas zmarłeś. Tobie dziękujemy za wszystko, co Ty dla nas uczyniłeś. Tobie dziękujemy, że Ty również nie zostawiłeś nas samych. Ty, Panie Jezu, widzisz, w jakich jesteśmy okolicznościach, znasz każde serce z osobna, znasz nas wszystkich po imieniu i też wiesz, w jakim stanie są nasze serca. Ale Tobie dziękujemy, że możemy do Ciebie przychodzić jako do tego, który zna serca i też potrafi je zmienić. Panie Jezu, prosimy Cię, dopomóż nam, abyśmy pod Twoim wpływem, pod wpływem Twojego słowa, Twojej osoby zmieniali się i stawali się coraz bardziej podobnymi Tobie. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo i za tak wiele przykładów, z których możemy czerpać naukę, siłę i pocieszenie na dalsze kroki w naszym życiu. Panie Jezu, w Twoje ręce się oddajemy. Amen. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie.